Profesjonalne studio radiowe? To żaden problem. Dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Równości w Miejskim Domu Kultury w Olesnie kilkadziesiąt osób oddaje się swojej pasji – prowadzeniu audycji radiowych. Nieopodal Olesna w Dobrodzieniu młodzi ludzie wymyślili i zorganizowali festiwal ProRock. Do tej pory odbyły się dwie edycje rockowego koncertu. Z sił jednak nie opadają i planują kolejne edycje. Ponad 200 tysięcy ludzi rocznie przyjeżdża na przystanek Woodstock Jurka Owsiaka. W sierpniu impreza po raz kolejny zgromadziła fanów muzyki alternatywnej. Dziś w Do Dzieła Jurek Owsiak opowie o swoich pasjach.